Modliszewicach Kołokońskich od wielu miesięcy działa młodzieżowy klub podnoszenia ciężarów Herkules. Jego założycielem, głównym sponsorem i trenerem jest zawodnik tej dyscypliny sportu Edward Rożnowski. W przygotowanym na prędce jeszcze niewykończonym małym pomieszczeniu kilka razy w tygodniu trenuje grupka młodych zapaleńców. Trenuje i już odnosi sukcesy na wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach, zdobywając medale, puchary i dyplomy. Co to za puchar i za dyplom? Patrzymy, bo to chyba z ostatnich jakichś zawodów. Tak, to jest właśnie ostatni zawód. Będąc w Kunowie na Pucharze Gór Świętokrzyskich ze swoimi zawodnikami zdobyliśmy drugie miejsce. Z nową drużyną zupełnie. Przed rokiem też było drugie miejsce. No tym razem sukces tym większy, że to zupełnie nowa drużyna. Tak, ale wróćmy do historii, do powstania tego klubu, który się nazywa Herkules. Bardzo, że tak powiem, adekwatna nazwa do tego, czym się zajmujecie. Wszyscy mitologię grecką na pewno znają. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło, bo pan był długie lata w Niemczech i tam pan był zawodnikiem w podnoszeniu ciężarów. Był pan, można powiedzieć, zawodowcem. Tak. Ja jestem wychowankiem górnika Siemiowce Śląskie. Jestem mieszkańcem ziemi koneckiej, ale tam mnie kiedyś ściągnięto właśnie jako super talent, tak mnie nazwano kiedyś. I tam wychowując się w górniku Siemianowice, potem wyemigrowałem do Zakopanego, tam prowadziłem klub ciężarowy, zawsze byłem jako zawodnik, jako trener, jako działacz. No i kiedyś nadarzyła się okazja jechać do ligi zawodowej niemieckiej, gdzie startowałem przez 20 parę lat. I tam zarabiając pieniądze, które właśnie po powrocie do Polski zainwestowałem właśnie tutaj w budowę nowego klubu, gdzie szkole młodzież, która jest po prostu moją pasją i będąc w Niemczech, tam trenowali, startowali ze mną, mieszkali moi synowie. Jako jedyny ojciec w Europie trenowałem i startowałem własnymi synami i robię to do dnia dzisiejszego. No właśnie, robi pan to dla dzieci, dla młodzieży, dla tego środowiska. Proszę powiedzieć, co panem kierowało, że pan nagle postanowił po powrocie właśnie stworzyć taki klub i te dzieci, tę młodzież tutaj czymś zająć. Czy to oni pana zainspirowali, czy to pan wymyślił? Nie, absolutnie nie. Będę w Niemczech, myślałem o tym, że zawsze wrócę do Polski. Ja zawsze będę w Niemczech, będąc członkiem niemieckiego związku podnoszenia ciężarów. Zawsze startowałem w barwach Polski, na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata w Australii. I o tym myślałem, że wrócę do Polski i ten klub założę i będę szkolił młodzież. To było planowane już kiedy jeszcze będąc zawodnikiem SVFL Gewich Fiemen Stuttgart. I to już trwa kilka lat. Młodzież i dzieci jeżdżą po przeróżnych zawodach, zdobywają puchary, medale, dyplomy. A my się znajdujemy w tej chwili w pomieszczeniu, które kiedyś pan ma taką wizję, że tu będą pięknie urządzone pomieszczenia, gdzie będą mogli i dzieci, i młodzież, i dorośli trenować. Tak, właśnie o tym właśnie myślałem, ażeby to zrobić właśnie i dla dzieci, bo jest ogromny potencjał do zagospodarowania. Jest 1500 dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i warto w nich zainwestować, żeby i rodzice, i szkoła i mieli z nich pociechę. To nie jest kształtowanie siły, zdobywanie trofeów, ale przede wszystkim kształtowanie charakteru tych dzieci. Zdrowotności charakteru, to jest właśnie mój cel. Przyświeca i to będę realizował, bez względu na koszty, jakie ponoszę ja w tej chwili, z uwagi na to, że do tej pory jakoś dotacji nie otrzymuję znikąd. Ile mogę, to finansuję sam, mój syn. Zobaczę, to będzie dalej. Na razie jest tak, jest. No właśnie, to trwa kilka lat. I proszę powiedzieć, dlaczego? Czy pan nie chce się zniżyć, że tak powiem, do takiego poziomu, żeby iść i prosić ludzi, sponsorów, czy samorząd miejski, czy samorząd powiatowy o wsparcie finansowe, bo przecież wiadomo, że takie działania to nie są tylko z korzyścią dla pana, czy dla tych dzieci i młodzieży, bo to jest rozwój fizyczny, rzeczywiście intelektualny, to jest również i działalność wychowawcza prowadzona zapewne z nimi, ale to jest również w pewnym sensie promocja tego miasta, tego powiatu, czyżby władza nie zauważała tego, władza miejska i władza powiatowa. No do tej pory to władza jakoś może nie zauważa, z tego wynika. Robiąc mistrzostwa Polski, jakie ja miałem okazję organizować w Końskich, otrzymałem pieniądze na organizację mistrzostw Polski. To była pula promocyjna, ale na działalność statutową mojego uczniowskiego klubu sportowego nie otrzymałem nic. To, co mamy, to naszym majątkiem na dzień dzisiejszy są składki członkowskie zawodników.
z których pokrywamy koszty wyjazdu, paliwo, prąd, opłata licencji zawodowych, no każdy zawodnik, klub musi mieć opłatę. To wszystko jest ze składu członkowskich. To jest za mało. Także resztę i tak dokłada mój syn mieszkający w Niemczech. Także no ale na dzień dzisiejszy no mogę pochwalić się, że mam ludzi dobrej woli wokół siebie, takie jak na przykład Betomax, który mi pomaga w realizacji zobowiązań wobec Mistrzostw Polski. Czy tam wyjeżdżałem do Kunowa, otrzymałem właśnie busa od nich. Dużo osób prywatnych, doktor Struzik, czy pan Janusz Cieślar, no prywatni pomagają. To jest kropla w morzu potrzebna, ale liczę na to, że po tym roku, w którym zdobyliśmy, chciałbym oficjalnie powiedzieć, dwukrotnie wicemistrzostwo Polski drużynowe do lat 16 i 18. I mam nadzieję, że władze miasta i gminy Końskie to zauważą i że następny rok będzie dla nas bardziej pomyślny, chodzi o finanse, bo organizację i trenowanie to już moja rola, nie martwcie się, że będzie źle. No właśnie, myślę, że ci, którzy obejrzą ten nasz program i te sukcesy pańskich podopiecznych, zastanowią się nad tym i myślę, że zarówno prywatni sponsorzy, jak i samorząd miejski czy samorząd powiatowy wreszcie zechcą wesprzeć klub Herkules w Modliszewicach. Tak, bardzo na to liczę. Naprawdę jestem przekonany, że burmistrz miasta i gminy Końskie to zauważy i znajdzie jakieś pieniądze, żeby nas wesprzeć, żebyśmy dalej mogli trenować, no i rozsławiać ziemię konecką na arenie, no krajowej przynajmniej. Dziękuję panu za rozmowę i za chwilę udamy się do sali ćwiczeń, gdzie pokażemy, jak trenują ci młodzi ludzie i chwilę z nimi porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Właśnie towarzyszymy z kamerą treningowi młodych ciężarowców pod opieką trenera i rodzica najmłodszego zawodnika. Te sztangi, którymi ćwiczą zawodnicy, ważą od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów i w porównaniu do postury i wieku młodych ludzi są nie lada wyzwaniem. Jesteście już po treningu, takim wstępnym chyba taki był na pokaz dla nas, prawda, dla telewizji. Zanim porozmawiamy, to najpierw mi się przedstawisz, powiesz jak masz na imię, jak się nazywasz i do której klasy chodzisz. Nazywam się Adrian Rynkiewicz, chodzę do pierwszej klasy. Do pierwszej klasy, czyli masz dopiero chyba ze 7 albo najwyżej 7,5 lat. 7 lat, no właśnie. No i powiedz tak, po co ty tu przychodzisz na te zajęcia? Taki jesteś jeszcze nieduży i wzrostem i młody bardzo wiekiem i takie wielkie ciężary dźwigasz? Po co ci to jest potrzebne? Nie lepiej byłoby w piłkę pograć? Nie, no ja nie lubię grać w piłkę nożną. Nie lubisz grać w piłkę. No dobrze, a powiedz, no, czy możesz się czymś pochwalić tutaj, bo ty już chyba z rok tutaj przychodzisz, albo prawie rok, prawda? I krócej, no nawet, ale czy masz już jakieś sukcesy, czy jakieś nagrody zdobywałeś już, jakieś dyplomy, wyróżnienia? No, jak tam, no. Ostatnio w Kunowie. W Kunowie to było i mam puchar i medal. Dwa. Pokaż się. No pokaż. Na jednych zawodach Adrian zdobył dwa puchary. I medal. Jako najmłodszy uczestnik. I trzecie miejsce w kategorii 50 kg do lat 12. To jest przeogromny sukces, biorąc pod uwagę to, że Adrian to najmłodszy zawodnik w Europie. Ma 7 lat. Do tej pory mistrz nasz, wicemistrz olimpijski Kołecki miał 8 lat, pierwsze starty, Adrian go pobił i jako 7-latek wystartował na oficjalnych zawodach, zdobywając właśnie te trofea, które teraz demonstrujemy. Widzę, że jesteś troszkę przeziębiony i dlatego tu ci chyba troszkę ciężko dzisiaj jest tutaj trenować, ćwiczyć, ale jak wyzdrowiejesz, nie bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo, no to dobrze, to dobrze. Dziękuję ci za rozmowę. Chcę dopowiedzieć, że Adrian za 2 tygodnie próbuje bić rekord świata w ciągu martwym należącego do jednego zawodnika chińskich. Także za 2 tygodnie w Puławach zaatakujemy jeszcze raz. Próba teraz w Kunowie się nie powiodła. Spróbujemy w Puławach, jeżeli Adrian wyzdrowieje. No to życzę, żeby się ci ta próba udała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz mamy tutaj najstarszego z tej grupy zawodnika. Przedstaw się, powiedz jak masz na imię, jak się nazywasz i do której klasy chodzisz, do jakiej szkoły. Lipowski Bartosz jestem i chodzę do trzeciej klasy, trzeciej gimnazjum. Do trzeciej klasy gimnazjum, czyli już w tym, w przyszłym roku będziesz licealistą, tak? Tak. No właśnie, fajnie. A powiedz, a
tobą co tutaj kierowało? Co powodowało tym, że tu przyszedłeś, z panem się skontaktowałeś i chciałeś trenować, ćwiczyć właśnie tę dyscyplinę sportu, która powiem, że wśród dzieci i młodzieży ona raczej nie jest za bardzo popularna. Ponieważ lubię ciężką pracę i chciałbym być mistrzem. Aha, no tak, a któż by nie chciał być mistrzem, prawda? No fajnie, no i udaje ci się to, jakieś sukcesy już w tej swojej karierze tutaj tego ciężarowca masz za sobą? Ja uważam, że tak, ponieważ dwa razy startowałem na zawodach i dwa razy na podium byłem. Zająłem w Kielcach wyciskanie sztangi leży pierwsze miejsce, no i w Kunowie drugie miejsce, oczywiście. No to pięknie, to ładnie. I co? I dalsza kariera przed tobą. Będziesz chciał pewnie piąć się wyżej jeszcze i zdobywać coraz lepsze miejsca i nagrody. No na pewno, z dnia na dzień się coraz lepszym. Z takim trenerem na pewno. Tak, no proszę, jak chwali trenera. Fajnie, to życzę tobie również sukcesów i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Może przedstawisz się nam, powiesz swoje imię i nazwisko, do jakiej klasy i szkoły chodzisz, a później sobie porozmawiamy. Nazywam się Jan Pietraśniak, chodzę do klasy pierwszej gimnazjum. Przychodzę tutaj na treningi. No właśnie, to widzę, ale tu masz jakiś medal zawieszony na szyi. Powiedz, no co to, z jakiej to okazji otrzymałeś ten medal, co to za medal w ogóle? Pojechałam na pierwsze zawody do Kunowa i zająłem drugie miejsce w dwuboju. Drugie miejsce w dwuboju, ja się za bardzo na tych jeszcze waszych konkurencjach nie znam, bo jestem pierwszy raz tutaj, ale powiedz, to ilu miałeś konkurentów, zająłeś drugie miejsce, czyli ilu czyli zawodników w tej konkurencji brało udział? Paręnaście osób było i konkurentów to miałam jednego albo dwóch. I zrobiłem w dwuboju wszystko, co z siebie dałem. I wskoczyłem na drugie miejsce. Na początku nie wierzyłem nawet. A powiedz, jak długo tutaj już trenujesz, jak długo przychodzisz i dlaczego zająłeś się właśnie tą dyscypliną sportu, a nie jakąś inną, ja nie wiem, piłką nożną, czy nie wiem, no, piłką ręczną, czy siatkówką? To tak. Znaczy trenuję od około 5 miesięcy. Zająłem się tą dyscypliną, ponieważ zainteresowało to mnie i zacząłem tak przychodzić pierwsze 2-3 treningi i później już sam chciałam przychodzić. A tak jak na przykład w piłkę właśnie nożną, ręczną, coś takiego, to no, lubię grać, tylko że to jest jakoś tego milsza atmosfera, tak to nazwijmy. To tak, to jest zasługa i trenera pewnie, że taka atmosfera tu miła i przyjemna panuje, tak wy mówicie. Dobrze, ale powiedz tak, podobno tu bardzo często przychodzicie na te treningi, prawie że codziennie. To powiedz, jakie w ogóle ty masz wyniki w szkole w takim razie? Jak ty masz czas na to jeszcze, żeby się dobrze uczyć? Bo pewnie dobrze się uczysz, dobre masz oceny, co? No tak, dobrze się uczę. No i treningi są 3-4 razy w tygodniu. No i z nauką się wyrabiam, zdążę się nauczyć, zawsze przed treningiem się pouczę, po treningu i zawsze się nauczę. A jeszcze dodatkowo mam mniej czasu, bo chodzę jeszcze do szkoły muzycznej. O proszę, czyli jeszcze oprócz sportu interesuje cię sztuka, dziedzina artystyczna. Na czym grasz, na jakim instrumencie? Gram na klarnecie. No proszę, też ciekawy instrument. To życzę ci sukcesów i w tej dyscyplinie sportowej i również w tej muzycznej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Mamy nadzieję, że znajdą się sponsorzy, także i samorządy, którzy zechcą udzielić wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu.